Atmosfera na trybunach przed meczem była iście sielankowa. Duża ilość ludzi na stadionie, świecące słońce, a przede wszystkim odebranie przed meczem pucharu za wygranie piątej ligi. Te czynniki nastrajały optymistycznie przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Trener Soły nie po raz pierwszy zaskoczył kibiców wyjściowym składem, dokonując kilku roszad w składzie. Oświęcimianie zagęścili środek pola, mając w nim aż trzech pomocników. To jednak nie miało żadnego przełożenia na zdobyte bramki. Już w trzeciej minucie po podaniu od Łukasza Ząbka dobrą okazję miał Jakub Snadny, ale z 16 metrów minimalnie się pomylił. Wymarzoną sytuację do otwarcia wyniku miał Marcin Nowak. Jakub Snadny przejął futbolówkę po błędzie obrońcy i dograł ją wzdłuż bramki do prawoskrzydłowego Soły. Ten nieczysto trafił w piłkę, która i tak leciała do bramki. Artur Kuźma instynktownie zdołał odbić piłkę ręką. W 16 minucie fani Soły już zaczęli fetować bramkę swoich pupili. Dośrodkowanie z rzutu rożnego Pawła Cygnara głową zwieńczył Bartłomiej Sałapatek. Piłka wpadła do siatki, ale arbiter liniowy dopatrzył się pozycji spalonej. Uważaj, Sebastian! Brawo! Dobrze! A, brawo, brawo, Seba! Gemon, zostaj za niego, Gemon! Bogdan!
Po co ta ludzie? Dawaj, dawaj, pomóż mu! Środek! Kurwa ma! Kuba, przyłóż się! Zabawo! Podskakuje piłka jak przy... 13 tur jest, 13 dusić. Ja mro, pociąg, pociąg! Damian, Damian musi bliżej kryć! Kilka minut później, tym razem, głową uderzył Wojciech Jamróz, ale futbolówka przeleciała nad poprzeczką. Grajcie, pokażcie się! Chyba sam Wojtek ma grać! Na łatwo! W 33 minucie wydawało się, że nic nie uchroni gościa od utraty bramki. Adrian Stanek dośrodkował piłkę spod końcowej linii w pole karne. W 16 głową uderzył ją Paweł Cygnar. Piłka niestety dla gospodarzy odbiła się od poprzeczki, później od linii bramkowej i wyszła w pole. Bramka Niwy była jak zaczarowana. W 51 minucie niezłą główką popisał się Jakub Snadny, lecz Artur Kuźma był na posterunku. Z ciał z dystansu Bogdana Swarzyńskiego z najwyższym trudem nad poprzeczką sparował Kamil Talaga. Następstwem tej interwencji był rzut rożny wykorzystany przez gości. Do dośrodkowania najwyżej wyskoczył Przemysław Tlałka i z ciałem w długi róg zaskoczył Kamila Talagę. Ta sytuacja wytrąciła z rytmu Sołę. W ich akcjach wciąż było widać brak zgrania, a częste indywidualne szarże kończyły się zazwyczaj niepowodzeniem. Kiedy w 71 minucie Konrad Bączek wyleciał z boiska za drugą żółtą kartkę, wydawało się, że Solarze rzucą się do huraganowych ataków. To jednak goście w najmniej spodziewanym momencie zadali nokautujący cios. Sebastian Stemplewski według sędziego przewinił w polu karnym, więc arbiter wskazał na wapno. Pierwszy strzał z 11 metrów Mariusza Piskorka świetnie sparował Kamil Talaga, ale przy dobitce tego zawodnika był już bez szans. Rozpaczliwe i chaotyczne ataki Soły nie przyniosły już skutku i wynik nie uległ zmianie. Na niego! O, dobrze. To jest! Zaszkę mu dojechał. Aż gwizdek wyleciał. Można stwierdzić, że w tym meczu wypunktowaliście Sołę po mistrzowsku, bo czekaliście na swoje okazje za podwójną gardą, no i w końcu udało się i można powiedzieć, że dość niespodziewanie, że się wygrali.
Tak, przyjechaliśmy tu właśnie z takim zamiarem, że będziemy to robić, jak będziemy ich punktować, bo są okrywający technicznie, mają zawodników z wyższych lig poszczególnych. Dlatego braliśmy taki styl gry. My chcieliśmy dzisiaj pięknie grać. Ostatnio, żeśmy ładnie grali, sytuację mieliśmy, nie strzelili bramki. Dzisiaj Sowa miała dużo więcej sytuacji, ale ich nie wykorzystała. Dlatego szczęście nam sprzyjało. Ale tak jak mówię, byliśmy z takim założeniem, że chcieliśmy ich punktować, sprowokować, bo oni grali długie piłki, a my liczyć na kontrę, no i żeby coś strzelić. Akurat tak się udało, akurat to były stałe fragmenty, ale rzut karny jedno to był po akcji. Także jestem bardzo zadowolony z tego, że chłopaki zrealizowali założenia, któreśmy sobie założyli w szatni. Jak pan myśli, co zadecydowało o tym, że to właśnie pańska drużyna zdobyła dzisiaj 3 punkty? No, nie ukrywając, na pewno trochę szczęścia, no i bardzo dobra wyśmienita forma bramkarza, bo gdzie strzelali, tam akurat dzisiaj był, także dzięki niemu. No i oczywiście to, żeśmy strzelili, cośmy mieli praktycznie, dwie sytuacje takie, strzeliliśmy dwie bramki, także wykorzystaliśmy 100% naszych akcji i tak mówię, no, bardzo dobra dyspozycja bramkarza, plus reszta drużyny nie odpuszczała ani na moment. Dziękuję bardzo, życzę powodzenia w kolejnych meczach. Sytuacja, można powiedzieć, w tym meczu powtórzyła się troszeczkę sprzed roku, bo przegrana z Jałowcem 0-3 po odnym stylu. Były okazje, były szanse, no ale Gniwa was praktycznie, można powiedzieć, wypunktowała po mistrzowsku. No tak to można nazwać, bo po ostatnim meczu, powiedzmy, jakiś tam słabszy na Porku wygrywany mecz, gdzie no, nikt nie jest zadowolony, że wygrywamy, bo słabo graliśmy. Dzisiaj graliśmy, uważam, że dobrze. Mieliśmy 3 sytuacje, 3 setki w pierwszej połowie, nie wykorzystujemy. Gniwa ma jedną sytuację w drugiej połowie z rzutu rożnego, jeszcze na bramkę. Później problematycznej karny, gdzie ani nie było po prostu dotknięcia zawodnika. Sędzia dyktuje karnego, bardzo mnie to dziwi, ale podyktował, jest 2-0. Dzisiaj przegraliście, mieliście sytuację, no ale nie udało się ich wykorzystać. Co trzeba zrobić, aby to się zmieniło? To trzeba zrobić, trzeba na pewno być bardziej skupiony przy tych strzałach. Na pewno w jakiś stopniu tam boisko nam tutaj nie pomaga, ale nie możemy zwołać winy na boisku. Tak jak mówię, trzeba być bardziej skoncentrowany przy tym postaci w uderzeniu i szczęść bramki. A dzisiaj czego zabrakło? Przede wszystkim do zwycięstwa, po skuteczności oczywiście. No myślę, wydaje się, że tylko skuteczności, bo walka była, sytuacje były, trzeba było tylko włożyć piłkę do bramki. Możemy otrzymać.